Witaj serdecznie, Paweł Grzechoń się z tej strony. Witaj w Centrum Akademii E-Marketingu. Dzisiaj pokażę Ci taki prosty lejek sprzedażowy, który możesz wykorzystać do zarabiania, do rekrutacji właściwie w marketingu sieciowym. To jest prosty lejek, który składa się dosłownie z dwóch, trzech stron. I pogadamy sobie też o budowaniu listy adresowej. Słyszałem, szczerze mówiąc, kilkanaście już razy, i to kilka lat temu, i nawet niedawno, że lista adresowa, budowanie listy kontaktów przez internet już się nie opłaca, nie? Że email marketing się nie działa i tak dalej, co jest oczywiście kompletną bzdurą, bo email marketing działa, tylko ludzie tego za bardzo nie rozumieją. Nie? Ale zanim tego przejdziemy jeszcze, pokażę Ci, niedługo zaraz pokażę Ci dokładnie lejek sprzedażowy, jak to wszystko wygląda, ale zanim tego przejdziemy, tutaj jeszcze masz na ekranie, możesz sobie pobrać, w opisie masz link do tej strony, możesz sobie pobrać dwa poradniki właśnie, tutaj ten pierwszy na temat takich lejków sprzedażowych, które budujesz do podmiotów marketing, i drugi poradnik to jest Email Master, tu ci pokazuje, jak pisać maile, ale w prosty sposób, tak, że będziesz te maile pisać, nawet jeśli nie masz żadnego doświadczenia, nie jesteś copywriterem, nie znasz się na NLP, bo tego nie potrzebujesz niczego. NLP to już, w ogóle o NLP nie myśl, jeśli piszesz o maila, jeśli myślisz o pisaniu maili, o copywritingu też nie potrzebujesz. To jest prosty poradnik, który pokaże dokładnie, jak w prosty sposób pisać proste maile, dosłownie. Takie osobiste, które faktycznie działają i dzięki którym budujesz relacje. Nie? Czyli pobierz sobie te dwa poradniki, one są bezpłatne, linki masz w opisie. I tu masz też coś takiego napisane, że ta oferta jest jeszcze bezpłatna, ale ona może być niedługo płatna. I to jest prawda, to nie jest ściema marketingowa, bo ja na przykład ten poradnik, Email Master, sprzedawałem w poprzedniej wersji, on miał wtedy inną nazwę, chyba atrakcyjny email marketing, ale dobrze pamiętam. Czyli to była poprzednia wersja, czyli trochę jeszcze gorsza, krótsza. I ja go sprzedawałem dosłownie chyba za 47 zł, albo na trochę więcej, ten poprzedni poradnik, poprzednią wersję tego, nie? Tu masz bezpłatnie. Ten poradnik też był pisany z myślą o sprzedaży i też chciałem go sprzedawać za coś około tej kwoty, ale oczywiście teraz masz wszystko bezpłatnie. Czasami tego żałuję, że go rozdaję, ale okej, pobierz sobie te dwa poradniki. I to jest bardzo ważne, ponieważ musisz podać odpowiedni, dobry adres e-mail, bo to wszystko przyjdzie na adres e-mail, nie? Jak to zamówisz. I później, jak podasz tutaj swój adres e-mail, to wszystko przyjdzie na ten adres, nie? Który tutaj podasz. I później z takiej strony, która przyjdzie na maila, pobierze sobie te dwa poradniki plus dodatkowe bonusy też o mediach społecznościowych i też fajne czy filmy wideo. Jak klikniesz w to miejsce, będziesz mógł sobie przetestować naszą Akademię Marketingu, gdzie masz dokładnie wszystko krok po kroku pokazane. I jeśli jesteś, działasz w network marketingu, nasza Akademia też pomaga Ci budować Twój network marketing, naprawdę, bo Akademia też ma program partnerski, ma szkolenia, które tutaj na początku dostajesz, różne szkolenia właśnie z tego, jak docierać do nowych osób, jak sprawić, żeby te osoby do Ciebie przychodziły, jak z nimi rozmawiać, też masz dużo, bardzo duże szkolenie o lejkach sprzedażowych, o TikToku też masz szkolenie, masz też dużo o narzędziach, ale również Akademia pokazuje Ci, pomaga Ci budować Twój biznes MLM, ponieważ każdego, kogo zaprosisz do Akademii, ta osoba zobaczy Twój biznes MLM, w takim dużym skrócie, nie? A teraz wracając do, czyli weź sprawdź sobie linki poniżej i zacznij od tej strony, pobierz sobie te dwa poradniki, poczytaj. I teraz tak, czy działa ten email marketing, czy nie działa? Też dużo osób nie rozumie właściwie budowania listy adresowej, im się wydaje, że jak kogoś zapiszesz na listę, to od razu, nie wiem, on kupi od razu i tak dalej. A drugie osoby uważają, że jak mają mało osób na liście, to nie opłaca się im nic pisać tak naprawdę. Nie? Pamiętam, jakiś oglądałem taki filmik, jakaś osoba mówiła, że zaczęła budować listę, ale ma tylko 40 osób na liście i jeszcze nic nie pisze. Nie? A to jest ogromny błąd. Jeśli będziesz coś takiego robić, to te osoby zapomną, że są na swojej liście. Jak wtedy coś do nich napiszesz, to cię, krótko mówiąc, zjebią nawet, że do nich napisałeś. Nie? Czyli musisz pisać. No właśnie w tym poradniku, tym dokładnie tutaj, tu masz lejki sprzedażowe dokładnie pokazane na przykładach strony i tak dalej. Tutaj w email master masz pokazane, jak pisać proste maile. Nie? Jeszcze do tego wracając. Czyli z jednej strony ludzie nie rozumieją w ogóle, jak budować listę, po co ją budować, z drugiej strony niektórzy uważają, że jej nie warto budować, a to jest bardzo ważne, żeby ją budować, ona się przydaje. I wiesz, listę adresową budujesz, czy pod email marketing, czy pod network marketing, budujesz w prosty sposób, nie? Czyli masz stronę przechwytującą, jak na przykład ta. Jeśli dołączysz do Akademii, dostajesz podobną stronę jak ta, dostajesz link patencki do podobnej strony jak ta, którą też będziesz mógł wykorzystywać. Nie? Czyli masz, tak jak tam było, coś do pobrania tutaj i tutaj wpisujesz swojego maila, nie? W tym miejscu na przykład, nie? Jest przycisk i wpisujesz maila. Nie? Ale też, czego ludzie nie rozumieją, tu jakiś tekst oczywiście jest, nie? Który zachęca, czy jakiś poradnik, zdjęcie. Ludzie nie rozumieją tego, że też bardzo ważne jest to, co dzieje się przed tą listą. I właśnie tak jak mówiłem, często ludzie myślą, że ktoś się zapisze na listę, to od razu coś kupi od Ciebie, bo miałem też takie pytania. Jedna osoba zaczęła budować listę, wpisała chyba 10 osób i wtedy nie wiedziała, co dalej robić. Nie? I pisze do mnie, i co dalej? Wpisałam 10 osób i co dalej? No dalej robisz ten email marketing, dalej musisz z tą listą, bo list, osoby na Twojej liście, które budujesz tą listę adresową, nie? Czyli ściągasz ruch tu na tą stronę z różnych miejsc,
I osoby, które się wpisują na tą listę, to są prawdziwe osoby jak ty i ja. I te osoby na tej właśnie twojej liście, które tu się wpisują, musisz traktować tak samo, jak ty byś chciał być traktowany. Dosłownie, nie? Nie możesz patrzeć, widzieć tylko same cyferki, nie wiem, czy tam same dolary, czy tam złotówki i tak dalej, nie? Czy bitcoiny i tak dalej, nie? To nie są bitcoiny, nie są dolary, nie są złotówki, są prawdziwe osoby, które mają swoje problemy, swoje wyzwania, jakieś tam pytania i tak dalej. I ważne jest to, dlatego bardzo ważne jest to, tylko zmienię sobie kolor na chwilę, co dzieje się przed tą listą tutaj. Jest bardzo ważne, co się dzieje, zanim te osoby zapiszą się na twoją listę, nie? To jest naprawdę bardzo ważne. Czyli, bo lista kontaktów to nie są tylko te osoby, które się wpiszą na stronie przechwytującej, a to również osoby, które obserwują ciebie na Facebooku, czy oglądają na YouTubie, czy na jakichś tam innych mediach społecznościowych, czy na TikToku i tak dalej, nie? To wszystko już może być twoją listą. Ale najważniejsza lista adresowa, moim zdaniem, ona należy do ciebie. Bo TikToka, Facebooka, YouTube'a mogą ci zablokować, a lista adresowa, jeśli wybierzesz odpowiednie narzędzie i dobrze tą listę budujesz, to cię nie zablokują, nie? Bo też ważna sprawa, też często miałem takie pytania, to też bardzo ważne. Niektóre osoby do mnie pisały, że mają, nie wiem, 500 tysięcy osób na liście i co z nimi zrobić, że mam im pomóc, to osoby gdzieś władować w jakiś autoresponder, nie? Autoresponder to jest narzędzie, które przechowuje tą bazę i wysyła maile, nie? I te osoby często, które mają te tam 500 tysięcy nawet na liście i tak dalej, to są bazy, które były kupione gdzieś tam. Nigdy nie kupuj żadnej bazy mailingowej od nikogo, bo to będą osoby, mogą być nielegalnie pozbierane i tak dalej. I jeśli wyślesz takiej osoby, po pierwsze, żaden autoresponder nie pozwoli ci wgrać takiej bazy do siebie, nie? Żaden, czy GetResponse, czy MailerLite i tak dalej, nie pozwolą ci tego wgrać. Jak zobaczą, że to wgrałeś, od razu cię blokują i wyrzucą cię kompletnie, nie pozwolą ci używać swojego narzędzia, nie? To jest ważne. Też ostatnio mój znajomy opowiadał, że mój kolega, że jego znowu kolega też właśnie miał taką listę dużą, chyba czy nawet milion osób i gdzieś ją wgrali, jakiegoś autorespondera, to jakiś prawdopodobnie na swoim gdzieś serwerze i tak dalej i mieli jedną sprzedaż z miliona osób, coś takiego. Czy z 300 tysięcy osób, to jest chyba 300 tysięcy osób, nie milion, przesadziłem, ale miał chyba listę na 300 tysięcy osób, którą gdzieś kupił, wysłał maila, miał jedną sprzedaż i pełno oskarżeń o spam i tak dalej, nie? I w ogóle nie było sensu tego ruszać, nie? Czyli bardzo ważne, nie kupuj listy, bo istotne jest to, co dzieje się przed tym. Czyli już przed tym budujesz relacje z ludźmi, już im dajesz jakieś wskazówki, przed wpisaniem maila, nie? To jest bardzo ważne, co się tutaj dzieje już. Ludzie mogą cię obserwować i na Facebooku, te osoby, i na YouTubie, na innych mediach społecznościowych, na TikToku. Jeśli zobaczą, że im odpowiadasz, że pomagasz trochę, że masz jakieś fajne wskazówki, że fajnie prowadzisz swój profil na Facebooku i tak dalej, wtedy oni mogą się wpisać w twoją listę po dalsze informacje, po dalsze wskazówki, nie? I też jeszcze zahaczymy o to, o Facebooka. Pamiętaj, żeby sobie ustawić profil na Facebooku, bo profil na Facebooku to twoja wizytówka, on też ma duże znaczenie, jeśli chodzi o budowanie listy adresowej, ponieważ osoby, do których piszesz, do których się odzywasz, które oglądają twoje filmy, one też często chcą sprawdzić, jak ty się zachowujesz, kim ty jesteś, i mogą cię często szukać właśnie na Facebooku. Jak wejdą na twój profil na Facebooku, tam są jakieś kotki, pieski, jakieś dziwne gry, jakieś loterie, coś tam, inne dziwne rzeczy. Oczywiście się nie zapiszą, nie kupią od ciebie, nie podejmą współpracy, jeśli działasz w tym marketingu, nie? Tylko to jest ważne, co dzieje się przed tą listą. A profil na Facebooku to jest taki agregat, nie? Tam są różne treści. Tam mogą być treści prywatne, i biznesowe, i produktowe, jeśli masz network marketing. I to jest twoja wizytówka. Czyli musisz odpowiednio prowadzić ten profil. Oczywiście, jak się zapiszesz na listę tutaj do Akademii, to tu masz jeszcze taki dodatkowy bonus właśnie w tym miejscu, elementarz marketera właśnie, który pokazuje, jak ten Facebook sobie ustawić, jak te media społecznościowe sobie ustawić, nie? I później co się dzieje, jak ktoś na przykład zapisał się na listę, czyli pamiętaj, to co się dzieje przed tą listą, ten ruch, który generujesz, te twoje społeczności na Facebooku, te ludzie, którzy cię obserwują, się zapisują później na listę, to jest bardzo ważne, nie? To wszystko, co się tutaj dzieje, nie? Oni patrzą, poznają cię, wpisują się na twoją listę i wtedy pierwsza strona, nie? Do lejka sprzedażowego to jest wtedy, to jest strona przechwytująca, to jest pierwsza strona, nie? Do lejka sprzedażowego, czyli tu ludzie wpisują swój adres e-mail, którzy na tą stronę wchodzą i następnie, co się dzieje, jak wpiszą swój adres e-mail? Pokazuje się taka strona, ją niektórzy nazywają stroną pomostową, ja to inaczej nazywam, to jest strona z potwierdzeniem. Strona, zrobimy potwierdzenie, zrobimy P, o. Strona, można powiedzieć, potwierdzenie. Tu masz informację napisaną, że ludzie, że ta osoba, która się wpisała, że ona teraz dostanie maila z linkiem do potwierdzenia swojego adresu e-mail. Czy to jest sprawdzenie, czy ten adres e-mail jest prawidłowy. I to jest mega ważne, żeby używać, to tak się nazywa z angielskiego double opt-in.
czy jak ktoś się wpisuje, on jeszcze dostaje informację, że ten swój adres e-mail musi potwierdzić, że to jest jego adres e-mail. Nie? I to jest ważne, żeby tego używać, bo i to, jeśli tego nie używasz, to nie wiem, czy to nie jest nawet niezgodne z prawem. Nie? To musi, po prostu tego używaj. Nie zastanawiaj się, używaj double opt-in, czyli potwierdzenia adresu e-mail. I wtedy z jednej strony masz lepszą bazę adresową, bo są lepsze adresy e-mail. Oczywiście też ludzie wpisują jakieś tam fałszywe, ale są lepsze adresy e-mail wtedy też. Jest to zgodne z prawem i nie zaśmiecasz tak mocno swojego autorespondera i nikt się do ciebie nie dowali, bo ktoś mógłby sobie zrobić sobie kawał, po prostu wziąć sobie twoją, nie wiem, stronę przechwytującą i wpisywać jakieś pierwsze lepsze adresy e-mail, które mu wpadną do głowy, albo jakichś znajomych, albo nawet mógł sobie kupić gdzieś tam jakąś bazę i wpisywać się na twoją stronę te maile, nie? A jak ty nie masz tego podwójnego potwierdzenia, czyli tego, czekaj, to sobie zrobimy też na czerwono, to jest mega ważne. Jeśli nie masz tego ustawionego podwójnego potwierdzenia, no to te maile weszły i one są już aktywne i autoresponder ich wysyła z automatu wtedy wiadomości. I tu się i przez to mogą też ci autorespondery, te systemy autoresponderowe mogą ci zablokować twoje konto, bo wysyłasz spam, bo będą oskarżenia, będzie dużo oskarżeń o spam, jakieś zwroty, odbicia, pewne takich śmieci nie może się pojawić. A jak masz te podwójne potwierdzenie, czy ten double opt-in z angielskiego, tak jak to mówią Amerykanie, no to się zabezpieczasz przeciwko temu, nie? Bo jeśli ktoś nie potwierdzi swojego adresu e-mail, no to jest nieaktywny, ten adres e-mail, nie? Na tej liście. Czyli tu jest informacja, na tej stronie jest informacja, że ok, fajnie, już prawie jesteś na miejscu, jeszcze odbierz swojego maila o takim takim tytule, kliknij w link, dopiero wtedy twój adres e-mail będzie potwierdzony, nie? I tu wtedy też przychodzi mail, nie? Z tym link, link do potwierdzenia jest w mailu, nie? Przychodzi w mailu. I następnie jak ktoś potwierdza, to wtedy pojawia się strona dziękuję. Już tu może być strona dziękuję, strona pomostowa, jak zwał, strona niech będzie dziękuję. I w tym momencie tu już możesz mieć swoją prezentację, nie? Tutaj w tym miejscu, na tej stronie dziękuję, dajesz to, co obiecałeś na stronie przechwytującej. Nie? Tu coś obiecałeś za zapis na listę i tutaj to dajesz. I tu może być na przykład wideo, jakaś prezentacja i tu może być na przykład przycisk do ankiety. I to jest cały lejek sprzedażowy, tak naprawdę, który możesz używać do rekrutacji w network marketingu. Taki prosty, który się składa już z dwóch stron. Tu oczywiście, jak ktoś się zapisze, jeszcze przychodzą maile, nie? Kolejka maili, które też, tak zrobimy sobie, tak, które też kierują w to miejsce, nie? Na przykład. I tu bym ci polecił robić ankietę, nie? Ankieta. To dziwnie pisze, ale mam nadzieję, że widać, co to pisze. Najlepiej, nie? Na ten moment. Nie myśl, jeśli zaczynasz działać, nie myśl w ogóle o tym, by tworzyć jakiś tam automatyczny lejek sprzedażowy. Bo to nie będzie działać. Zrób coś takiego, to jest taki półautomatyczny, nie? Też to, tutaj są, tą ankietę wypełniają osoby, które są już zainteresowane. Tu robisz prezentację, tutaj opowiadasz o sobie, czyli na początku tu dajesz jakąś wartość, obiecujesz, nie mówisz nic o firmie MLM. Tu już na początku, nie? Jeszcze. Na stronie przechwytującej nic nie mówisz o twojej firmie MLM. Tu dajesz w tym miejscu, opisujesz jakąś wartość. Coś dam ci w zamian za zapis na listę. Pokażę ci to albo tamto, pokażę ci jak zrobić to i tamto. W dużym skrócie, nie? Jak oni potwierdzą swój adres e-mail, czyli w tym miejscu, nie? To lądują na stronie dziękuję, czyli strona dziękuję, strona pomostowa, to już tak się różnie nazywa. I w tym filmie wideo na początku przedstawiasz się oczywiście, mówisz kim jesteś i tak dalej. Nie mówisz za dużo o sobie, też to nie ma sensu, nie wiem, mówić o sobie przez 30 minut. Krótko kim jestem, co zrobiłem, jakie mam plany. Dajesz później to, co obiecałeś w tym miejscu, czyli mówisz tą technikę jakąś tam zdradzasz, następnie tą technikę zdradzasz, tą metodę opowiadasz, nie? Którą obiecałeś na stronie przechwytującej. I później możesz delikatnie przejść właśnie do prezentacji swojego biznesu. Jeśli chcesz więcej informacji, na przykład nie, dajesz tą technikę i na przykład później mówisz, jeśli chcesz więcej informacji, bo chcesz już gotowy pojazd do zarabiania w internecie, tu masz coś takiego i możesz wtedy opowiadać trochę o swojej firmie, o tym jak działacie, w jakiś taki fajny sposób i później, oczywiście w dużym skrócie, to nie jest teraz film na ten temat, a i wtedy na końcu mówisz do tych osób, które oglądają, żeby kliknęły w przycisk poniżej, wypełniły ankietę, się do nich odezwiesz i umówicie się na takie krótkie spotkanie, że im wtedy dokładnie pokażesz jeszcze takie wszystkie zakulisowe rzeczy, jak to budujecie, jaką macie wizję, jakie macie systemy, plany działania, nie? W takim dużym skrócie. I to jest lejek, który może bardzo dobrze działać. Bardzo prosty lejek, bez kombinowania, nie? Taki prosty lejek do rekrutacji, który składa się z jednej strony, czekaj, daj mi tutaj jeszcze to, z jednej strony, nie? Strona przechwytująca, to też jest strona z potwierdzeniem, no i strona ta dziękuję z tą prezentacją, strona pomostowa, nie? To jest strona pomostowa, to się też tak nazywa, dlatego, ponieważ
tworzysz taki pomost, nie? Między światem tej osoby, która się zapisała, a twoim światem i pomagasz jej przejść przez ten pomost do ciebie, nie? Do tej na przykład ankiety tu, nie? W to miejsce na przykład. Nie? Takim dużym skrócie. Ja to widać, dopiero uczę się rysować. I proste lejki sprzedażowe, bez kombinowania. I pamiętaj, nie myśl o tym, żeby tworzyć od razu jakieś, nie wiem, automatyczne lejki w 100%. Nie, że wszystko jest z automatu, że ktoś się zapisuje, potwierdza, ogląda i wchodzi do twojego biznesu MLM z automatu, bez twojej ingerencji. Nie? W ogóle o tym nie myśl, bo nie będziesz wiedzieć, co działa, co nie działa. Jak masz ankietę i się umówisz z tymi ludźmi, dzwonisz do nich i umawiasz się na przykład na takie krótkie spotkanie, które albo ty prowadzisz, albo twój lider, wtedy możecie zobaczyć, co działa na te osoby, jaka prezentacja jest skuteczna i wtedy dopiero możesz myśleć o takiej większej automatyzacji. Jak już przerobicie kilkanaście różnych spotkań, dopiero wtedy możesz zacząć myśleć o jakiejś tam 100% automatyzacji. Nie? Gdy wiesz, gdy rozmawiasz z ludźmi, wiesz, jakie mają problemy, jaki jest twój target dokładnie, jakie mają problemy, czy jakie mają wyzwania, wiesz, co do nich przemawia i tak dalej. Nie? Dopiero wtedy możesz o takiej pomyśleć prezentacji 100% zautomatyzowanej. Nie? Tu w tym wideo na przykład dajesz wartość, którą obiecałeś na stronie przechwytującej, to się przedstawiasz, dajesz to, co obiecałeś na stronie przechwytującej i później przechodzisz do biznesu w takim, w jakiś tam prosty sposób. Nie? Na przykład jeśli chcesz dostać gotową maszynę, gotowy pojazd do zarabiania w internecie, słuchaj mnie dokładnie, krótko ci o tym opowiem i tam opowiadasz taką, też nie ma sensu robić taką wielką prezentację na temat, nie wiem, na przykład planów marketingowych i tak dalej, produktów, sprzedaj jakąś fajną wizję zarabiania. Możesz powiedzieć, czym jest ten biznes, że jest fajna wizja, że ludzie zarabiają, że chcemy stworzyć jakąś, nie wiem, świetny, budujemy fajną markę, fajny zespół, ludzi, którzy zarabiają, cieszą się życiem, dążymy do niezależności finansowej, to też o produktach, jakie mają produkty, dlaczego warto z nich korzystać, tak dalej, nie? O możliwościach zarabiania, ale nie jakoś tam dogłębnie i później mówisz, że też możesz powiedzieć, jakie macie systemy jakieś marketingowe, jakie szkolenia, jakie wsparcie, to jest bardzo ważne, nie? Żeby osoby to wiedziały i możesz powiedzieć, że jeśli chcesz poznać szczegóły, zakulisowe informacje, jeśli dokładnie krok po kroku wszystko wytłumaczymy na krótkiej rozmowie, kliknij w link poniżej, czy tam w przycisk poniżej, zapisz się na, weź w ankietę, wypełnij ankietę, do siebie się odezwę i się umówimy na, nie wiem, 30-minutowe spotkanie z moim liderem, który już osiągnął to i to, już zjadł na tym zęby, wszystko dokładnie wie i ci dokładnie pokażemy, jak wystartować w prosty, szybki sposób, nawet jeśli nie masz doświadczenia. Takim teraz mówię tak na szybko, nie w dużym skrócie. I taki prosty lejek możesz sobie stworzyć za pomocą bezpłatnych narzędzi, które są w internecie dostępne. Dam ci też link poniżej do autorespondera, na którym to sobie możesz stworzyć. I w Akademii również u nas mamy też instrukcję, jak tworzyć właśnie strony przechwytujące na bezpłatnych narzędziach też. Jeśli wejdziesz do Akademii, czyli na tej stronie, możesz sobie przetestować Akademię za złotówkę. Czyli na początku kliknij sobie w link w opisie, przeczytaj sobie te poradniki, wylądujesz, jak wypełnisz tutaj, podasz swój link i potwierdzisz swój adres e-mail, wylądujesz na tej stronie później, dostaniesz na maila tą stronę, klikniesz sobie, pobierzesz te poradniki, poczytasz, pooglądasz. Jeśli będziesz chciał, przetestujesz naszą akademię, a wewnątrz akademii już mamy gotowe lejki sprzedażowe, gotowe kampanie e-mail już mamy przygotowane dla Ciebie, mamy wiele szkoleń, mamy też pokazane, jak akademię wykorzystać w praktyce. Czyli możesz też, bo na akademii też możesz zarabiać 50% prowizji i mamy takie, można powiedzieć, dwa stopnie wtajemniczenia, nie? W e-marketing. Pierwszy stopień i drugi stopień, nie? W pierwszym stopniu dokładnie Ci pokażemy, jak działać w mediach społecznościowych, jak pisać, co pisać. Mamy też gotowe rzeczy, które możesz publikować w mediach społecznościowych. Też mamy coś takiego. Drugi stopień to jest bardziej już takie wideo na przykład, lejki sprzedażowe, nie? Drugi stopień wtajemniczenia, lejki sprzedażowe. Ale też mamy coś takiego, jak gotowe na przykład produkty, bo tu masz dużo szkoleń. Z jednej strony w akademii masz odpowiednią wiedzę, czyli szkolenia, które pokazują Ci dokładnie krok po kroku, jak budować ten biznes network marketingu w internecie i za pomocą lejków sprzedażowych, i za pomocą Facebooka, i za pomocą TikToka, jak robić, żeby ludzie przychodzili, jak budować markę i tak dalej, osobistą, ale taką naprawdę markę osobistą networkera, gdzie masz informacje od praktyków, nie? Tutaj masz tylko informacje od praktyków, nie ma tutaj teorii, a w gotowych produktach masz i poradniki, które możesz sobie przerobić pod siebie i rozdawać, tak naprawdę, jako ty, możesz sobie przerobić tam, podmienić sobie w nich linki i wykorzystujesz do budowy swojego biznesu. Masz kampanie promocyjne, masz też kampanie bardziej rozbudowane takie, tego będzie też tutaj o wiele więcej. Masz gotową politykę prywatności, to tylko podmienisz. Jeśli chcesz budować listę adresową w polityce prywatności, podmieniasz tylko swoje dane i możesz ją umieścić na stronie. I też mamy pokazane dokładnie krok po kroku, jak wszystko zrobić, jak budować strony przechwytujące. Dostajesz też gotowe strony przechwytujące, jest naprawdę dużo, dużo materiałów. W tym miejscu, jak sobie wejdziemy, masz szkolenie właśnie z tego, jak uporządkować swój profil na Facebooku, jak robić, jak docierać do nowych osób, żeby Twoja lista cały czas rosła, żebyś miał cały czas z kim rozmawiać w swoim biznesie, jak robić, żeby
te osoby do Ciebie przyszły, same też, czyli budować taki atrakcyjny profil na Facebooku, atrakcyjnie działać. Też masz coś takiego jak drzewo linków, żeby, co tutaj omawiam, jedną z większych błędów, które popełniają ludzie w network marketingu ogólnie, działając w mediach społecznościowych, właśnie w tym miejscu. Takie niepozorne szkolenie, ale tutaj jest jeden z największych błędów. To masz skrypty też gotowe, to masz jak wizerunek budować, to masz pomysł na biznes, w tym miejscu pojawi się Twój biznes na przykład, jeśli dołączysz do Akademii, to w tym miejscu możesz umieścić swój biznes MLM i każdą osobę, którą polecisz do Akademii, ona zobaczy Twój biznes MLM. Czy z jednej strony zarobisz 50% prowizji od Akademii, z drugiej strony ona też zobaczy Twój biznes MLM. Nie? I tutaj w tych kolejnych szkoleniach, oczywiście co, mamy tak skonstruowane w Akademii coś takiego, że co miesiąc pojawiają się nowe szkolenia, nie? Tu masz dużo zlejków sprzedażowych z TikToka, tu masz też narzędzia pokazane i w narzędziach też masz właśnie pokazany autoresponder, który możesz wybrać i też masz pokazane dokładnie, już w tym miejscu chyba tutaj, jak dokładnie, na przykład masz tutaj takie szkolenie, tu masz dokładnie też pokazane, jak budować strony przechwytujące na bezpłatnych narzędziach, nie? Jak budować strony przechwytujące, jak tworzyć kampanię e-mail, omawiane kampanie, jak dodajemy do kampanii do autorespondera, masz wszystko dokładnie pokazane na bezpłatnym narzędziu. To jest autoresponder bezpłatny, czyli zaraz to mam problemy z internetem, zaraz się załaduje. Mamy bezpłatny autoresponder, który budujesz wszystkie strony, swoją listę i on do 1000 subskrybentów jest bezpłatny, ten autoresponder. Nie? To wszystko znajdziesz w Akademii, nie? To masz wszystko podane. Czyli masz gotowe kampanie, które składają się z 2-3 maili, ale masz gotowe kampanie, które składają się nawet, tam jest chyba z 26 maili, nie? W niektórych kampaniach. Po prostu klikasz sobie paczka z kampanią, klikasz, pobierasz, otwierasz i przerabiasz delikatnie pod siebie i możesz to wykorzystać do dowolnego biznesu naprawdę, nie? Możesz to poprzerabiać do siebie jak tylko chcesz, nie? Okej, spraw sobie linki poniżej, zacznij od tego, później przejdź do Akademii. Akademia pomaga Ci właściwie w trzech obszarach. I mamy niezbędną wiedzę i co miesiąc mamy coś takiego, że co miesiąc pojawia się nowe szkolenie w Akademii, czyli niezbędna wiedza od praktyków, to pokażę Ci krok po kroku, jak budować listy adresowe, lejki sprzedażowe, jak tworzyć, jak działać w mediach społecznościowych, jak nagrywać wideo. Druga rzecz to są gotowe produkty, czy gotowe kampanie e-mail, które też dodajemy cyklicznie, co jakiś czas, nowe kampanie e-mail, nowe lejki sprzedażowe, gotowe strony. I trzecia rzecz, Akademia też pomaga Ci w promocji Twojego biznesu MLM. Bo Akademia ma wbudowany program partnerski, gdzie dostajesz 50% prowizji. Czyli jak kogoś polecisz do Akademii, to zarabiasz 50% prowizji co miesiąc, bo to jest abonament. I również Akademia poleca tej osobie, której Ty pokazałeś Akademię, Twój biznes MLM. Bo mamy coś takiego jak strona wizytówka i na tej stronie wizytówka Ty umieszczasz informacje o swoim biznesie MLM. Czyli nawet tutaj, jak widzisz, czekaj, jestem tu, ta strona dziękuję może być Twoją stroną wizytówką, nie? Nawet, można tak zrobić. Mamy taką stronę, na której w tym miejscu umieszczasz informacje o swoim biznesie MLM, tutaj dajesz dowolny link, gdzie chcesz i każda osoba, którą Ty polecisz do Akademii, ona prędzej czy później zobaczy Twoją stronę wizytówkę i też ją szkolimy, nie? Tą osobę, którą... Nawet mamy coś takiego, że masz swoje całe zespół, bo Akademia jest miejscem neutralnym. Tu nie gadamy o żadnych firmach MLM, nie robimy żadnej promocji, tylko robimy coś takiego, że jak Ty kogoś polecisz do Akademii, to ta osoba zobaczy Twój biznes. Coś takiego robimy, nie? To jest miejsce neutralne. OK. To na tyle. To jest prosty lejek sprzedażowy i też bardzo ważne, pamiętaj, że to, co dzieje się przed zapisaniem na Twoją listę adresową, to jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne, nie? I to nie jest coś takiego, że jak ktoś się wpisze od razu na Twoją listę, to on od razu coś kupi, od razu zobaczy Twojego biznesu, nie? Tu trzeba z ludźmi budować relacje. Ludzie na Twojej liście adresowej są prawdziwe osoby, które mają swoje problemy, swoje wyzwania życiowe, jakieś różne sprawy, jak każdy. Są prawdziwe osoby, które musisz traktować tak, jakbyś Ty chciał być potraktowany. Nie? Czyli piszesz do nich, rozmawiasz z nimi, polecasz im fajne rzeczy, one się z tym zapoznają, oswoją, zobaczą co i jak, bo też można dzielić listę na osoby, na które zapisują się na listę, na przykład na takie osoby jak taki wielki entuzjasta, jakiś na przykład, nie wiem, taki bardziej realista i pesymista, nie? Taki entuzjasta, on może, nie wiem, w pierwszym, drugim dniu od razu się zapisuje i od razu wchodzi do Twojego biznesu, od razu kupuje Twoje produkty. Później jest taki realista, to jest taka osoba taka bardziej jak ja, która na przykład musi sobie poczytać, musi sobie popatrzeć, musi zobaczyć, kim Ty jesteś, sprawdzić się na Facebooku, na YouTubie, czy tam gdziekolwiek, w mediach społecznościowych, poczytać, zobaczyć, aha, może to jest dla mnie, to biorę. Jest też taki pesymista, który, wiesz, zapisuje się i tam, nie wiem, i mówi, po co się zapisałem, w ogóle, o co chodzi. Ale jeśli w odpowiedni sposób prowadzisz swój email marketing, którego też Cię właśnie nauczyłem w Akademii, piszesz proste maile w odpowiedni sposób, to ta osoba też z czasu, na przykład po miesiącu, po dwóch, zobaczy, że aha, jesteś konsekwentny, cały czas działasz, fajnie te maile wysyłasz, fajnie prowadzisz swój profil na Facebooku i tak dalej, czego też się nauczyłem w Akademii.
OK, może jednak warto z nim się skontaktować, dołączyć do niego, nie? Czyli to jest bardzo ważne, bo te osoby się zapisują na listę i mówię, jeden wchodzi od razu, jeden musi sobie pomyśleć, poczytać, a jeden potrzebuje, nie wiem, dwóch, trzech, pół roku nieraz. Nieraz mamy osoby, które rok, półtora roku, nawet dwa lata są na naszej liście i one dopiero wtedy podejmują na przykład współpracę, bo to akurat jest odpowiedni moment dla nich na przykład, nie? Jak ty jesteś konsekwentny, działasz, cały czas piszesz, cały czas tą listę budujesz, wtedy ta osoba też widzi, że ty nie znikasz od razu, nie? Czyli jesteś cały czas, nie ma takiej sytuacji, że ty jesteś, za miesiąc cię nie ma, za dwa miesiące próbujesz coś innego, później znowu masz przerwę, później znowu skaczesz w inne miejsce, nie? Jeśli jesteś konsekwentny, działasz tak, jak się nauczymy w akademii, to wtedy naprawdę może to wszystko fajnie funkcjonować. I też nie ma czegoś takiego, ta lista adresowa, którą tutaj budujesz, ona nie musi być jakaś, nie wiem, to nie muszą być setki tysięcy osób. Może mieć 1000 osób na liście, 500 osób na liście, 2000 osób na liście i to też może dobrze działać. Nie? Małe listy adresowe też dobrze działają, są fajnie zbudowane tematycznie, ale tego wszystkiego nauczymy Cię w Akademii. OK, to na tyle. Sprawdź sobie na początku linki poniżej, zacznij od tej strony, poczytaj sobie, zapoznaj się z tym, jeśli masz jakieś pytania, śmiało pisz i widzimy się w kolejnej sesji szkoleniowej Akademii Marketingu. Cześć!